Agnieszka Mleczko, zapraszam na skrót informacji z minionego tygodnia. Szpital tymczasowy w Radomiu po 3-miesięcznej przerwie wznowił przyjęcia pacjentów z koronawirusem. Szpital tymczasowy w Radomiu może od poniedziałku ponownie przyjmować chorych na COVID-19. Zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego, po kilkumiesięcznej przerwie lecznica jest znowu w gotowości, by w razie potrzeby zapewnić opiekę większej liczbie pacjentów z koronawirusem. Mamy 56 łóżek dla pacjentów z COVID, w tym 10 łóżek dodatkowo na naszym OIOM-ie tymczasowym. Tak, jesteśmy przygotowani, mamy pełną obsadę zarówno pielęgniarską, lekarską, anestezjologiczną. Na tą chwilę mogę powiedzieć, że w 100% jesteśmy przygotowani. Co pokaże następne miesiące, tego nie wiem. Jeśli zajdzie taka potrzeba, lecznica ma uruchamiać kolejne miejsca. W sumie szpital dysponuje 80 łóżkami dla pacjentów niewymagających leczenia respiratorowego i 20 z podłączeniem do respiratorów. W poniedziałek od godziny 8 do 12 przyjęto 4 pacjentów zakażonych. 2-3 tygodnie temu zgłaszało się do nas na oddział ratunkowy szpitalny około 2-3 osoby z podejrzeniem COVID-u, później po wykonaniu testu i dodatkowych badań potwierdzał się COVID-19. Tak od piątku tych zgłoszeń mamy dużo więcej, średnio jest to około 10 osób dziennie. No, mieliśmy taką sytuację, że w sobotę, w niedzielę pacjentów musieliśmy przewozić na szpital tymczasowy południowy w Warszawie, ponieważ ich stan był bardzo ciężki. Statystycznie na 12 osób, 11 osób są to osoby niezaszczepione. Do tej pory chorzy na COVID-19 przyjmowani byli na 26-łóżkowy oddział obserwacyjno-zakaźny Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Tochtermana, na którym dla chorych z koronawirusem wydzielono 10 łóżek. Przypomnijmy, że szpital tymczasowy w Radomiu zaczął funkcjonować 20 marca tego roku. Został wygaszony na początku lipca. Adaptację pomieszczeń, wyposażenie medyczne, biurowe oraz 80 łóżek zapewnił totalizator sportowy. Kosztowało to około 8 milionów złotych. Budowa szpitalnego oddziału ratunkowego to jedna z większych inwestycji w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. Jak informuje wiceprezes Łukasz Skrzeczyński, w przyszłym tygodniu ma zostać podpisana umowa na jego budowę. Szpital od kilku już lat dostrzega potrzebę modernizacji szpitalnego oddziału ratunkowego, ale to jak bardzo jest pilna, ukazała epidemia koronawirusa. Projekt jest już gotowy i kosztował blisko 700 tysięcy złotych. Ogłoszony został także przetarg i wyłoniony został wykonawca. W przyszłym tygodniu ma zostać podpisana umowa na jego budowę. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, ponieważ ta procedura tak naprawdę zakończy się w przyszłym tygodniu, zakończy się, o ile nie będzie odwołań firm, które startowały również w tym przetargu. Będzie można podpisać umowę z wykonawcą, jest on już wyłoniony. Także jeżeli Bóg da, to w przyszłym tygodniu będziemy podpisywać umowę i ruszać z budową, ale z tą informacją jeszcze się wstrzymamy do momentu, kiedy już wszystkie formalności zostaną dopełnione. To będzie jeden z najnowocześniejszych SOR-ów w Polsce. Powstanie tam 14 gabinetów lekarskich, podczas gdy obecnie jest 6. Gabinetów zabiegowych zaplanowano 5, to o 2 więcej niż dotychczas. Teraz jest 13 łóżek obserwacyjnych, a będzie 28. W tej chwili w poczekalni dla oczekujących jest 70 miejsc siedzących. W nowym SOR-ze ma ich być 353. W nowym oddziale ratunkowym zaprojektowano 27 łazienek i ubikacji. W starym jest ich 9. Z kolei pomieszczenia po dawnym oddziale SOR zostaną wyremontowane i dostosowane do potrzeb oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ubiegłym tygodniu podpisał 13 aneks do umowy z wykonawcą Radomskiego Centrum Sportu. Aneks opiewa na ponad 4 miliony 250 tysięcy. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ubiegłym tygodniu podpisał 13 aneks do umowy z wykonawcą Radomskiego Centrum Sportu. Aneks opiewa na ponad 4 250 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o harmonogram prac dotyczących stadionu oraz termin zakończenia tych prac, będzie on podany w tak zwanym aneksie terminowym, który jest w trakcie przygotowywania. Mamy go poznać właśnie po wykonaniu prac związanych z utwardzeniem gruntu pod Trybuną Południową, jak również po zaprezentowaniu koncepcji stadionu, nad którą pracują przedstawiciele miasta, MOSiR-u oraz Betonoksu, którą poznamy wkrótce. Wiemy już, że poprzedni termin oddania stadionu, czyli 31 grudnia tego roku, jest nierealny. Potwierdza to zarówno MOSiR, jak i wykonawca. Aby rozpocząć prace kontraktowe w pełnym wymiarze,
najważniejsze w tej chwili roboty związane też z aneksem, to dokończenie prac przy zbiorniku retencyjnym, po którym nastąpi układanie prefabrykatów na trybunie północnej. A jeżeli chodzi o część południową obiektu, to główny front robót skierowany zostanie na utwardzenie gruntu pod trybuną. Jeżeli chodzi o termin, to rzeczywiście będzie on podany w aneksie terminowym i będzie uzależniony od zakończenia tych prac oraz od wspomnianej wcześniej koncepcji. Minął szósty termin zakończenia prac w hali sportowo-widowiskowej Radomskiego Centrum Sportu, a obiekt wciąż nie jest gotowy. W październiku ma zostać zainstalowana specjalistyczna pompa do uruchomienia systemu przeciwpożarowego. Jedynym tematem, który został do zamknięcia, jest tak zwana już pompa dieslowska, która zastąpi jedną z pomp elektrycznych, które znajdują się w obiekcie. Pompa dotarła już na halę i w tej chwili trwają prace związane z jej uruchomieniem i po nich wykonawca złoży do Straży Pożarnej wniosek o odbiór obiektu i pozwolenie na użytkowanie. Jeżeli zostanie uruchomiona, po złożeniu wniosku Straż Pożarna ma 14 dni na odniesienie się do wniosku, także mamy nadzieję, że w najbliższych tygodniach będziemy wszyscy cieszyli się z oddania hali sportowo-widowiskowej. Wartość całej inwestycji sięga już 215 milionów złotych, z czego 25 milionów to suma aneksów za nadplanowe prace. Radomski Szpital Specjalistyczny wprowadził całkowity zakaz odwiedzin. Wstrzymane zostają także porody rodzinne. Powodem takiej decyzji jest wzrost zakażeń koronawirusem. W związku ze wzrostem liczby osób zakażonych koronawirusem od czwartku 7 października wprowadzony zostaje całkowity zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Wstrzymane zostają także porody rodzinne. Wyjątek stanowi oddział dziecięcy. W oddziale dziecięcym do całodobowego pobytu przy dziecku uprawniona jest w jednym czasie jedna osoba. Matka, ojciec, opiekun prawny, w wyjątkowych sytuacjach za zgodą kierownika oddziału opiekun faktyczny. Osoby przebywające przy dziecku będą podlegały kontroli temperatury ciała. Zobowiązane są ponadto do noszenia maseczki ochronnej i do dezynfekcji rąk. Osobom, których w związku z wprowadzonymi ograniczeniami odwiedzanie nie jest możliwe, można przekazać niezbędne przedmioty, m.in. przybory toaletowe, ręczniki, bieliznę osobistą w jednorazowym opakowaniu, reklamówka czy worek, podpisanym imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz zawierającym nazwę oddziału, w którym dana osoba przebywa. Jak informuje lecznica, ograniczenia dotyczące odwiedzin mogą być zwiększone lub zmniejszone w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Tym razem protestują nie policjanci, a pracownicy cywilni. Mazowiecki garnizon przyłączył się do akcji ogólnopolskiej. To tak zwany czarny protest. Chcą godnie zarabiać i być ujęci w ustawie o policji. Pracownicy cywilni Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu oraz Miejskiej Komendy włączyli się w piątek do ogólnopolskiego czarnego protestu pracowników cywilnych policji. Ubrani na czarno rozwiesili plakaty na drzwiach i ścianach, aby zwrócić uwagę przełożonych i rządzących. Pracownik cywilny nie jest ujęty w ustawie o policji. Jest ujęty funkcjonariusz policji, jest ujęty koń policyjny i pies policyjny, a my nie. Niech nas piszą do ustawy o policji, która zagwarantuje nam godne zarobki, tym bardziej, że niejednokrotnie wykonujemy tą samą pracę na stanowisku pracy, tak, w biurze z policjantem, który może śmiać się nam w twarz, tak, bo on zarabia w drugie tyle, co my, tak. Pracownicy policji nie są funkcjonariuszami, pracują w administracji, wydziałach technicznych, logistycznych, gospodarczych. To pracownicy biurowi, laboratorium kryminalistycznego, informatycy czy programiści. Jak twierdzą, wykonują równie odpowiedzialną pracę za nieadekwatnie niskie wynagrodzenie. 2400-2600. Tak jak w naszym wypadku, w naszym biurze, tak? Wiadomo, z jakim stażem? 18 lat. Aktualnie tak jak w moim wypadku. Piątkowy protest był oddolny. Nie brały w nim udziału związki zawodowe. Jeżeli dzisiaj się tak zorganizowaliśmy, pierwszy raz odkąd ja pracuję, nigdy protestów nie było takich, tak? Były tam jakieś oflagowania i tak dalej, ale nie wychodziliśmy tłumnie. Mówię, tym bardziej, że to jest proces oddolny, tak? Poza związkami zawodowymi. Podejrzewam, że to będzie się rozszerzało, powiększało. Nic poza jakimiś pismami do komendantów, do władz, tak? Nic innego się nie odbywało. Najczęstszą przyczyną jest brak środków. Nie ma środków na podwyżki dla ludzi. Na placu przed siedzibą komendy zgromadziło się ponad 200 osób.
Za nami pierwszy casting w tegorocznej edycji Co za talent. Ten po przerwie spowodowanej pandemią powraca w zmienionej formule. Tym razem będzie emitowany w formie odcinków w telewizji Dami. Po roku przerwy powrócił Co za talent, czyli regionalny konkurs wyłaniający młode talenty organizowany przez Stowarzyszenie Co za jazda przy współpracy Radomskiej Grupy Mediowej. Co za talent to impreza już z długą, prawie 10-letnią historią. Początki były takie, że chcieliśmy sprawdzić, czy w naszym regionie są osoby utalentowane i przekonaliśmy się, że oczywiście takich osób nie brakuje, bo na każdej edycji zgłaszają się dziesiątki, a nawet setki młodych kandydatów, którzy pokazują, że mają umiejętności, które nie odstają w ogóle od tych ogólnopolskich, że nie możemy się wstydzić, że jesteśmy z Radomia. Młodzież z naszego regionu ma talent i to chcemy też znaleźć takie utalentowane perełki podczas tej 8. edycji Co za talent. Program poprowadzi charyzmatyczny duet prowadzących, czyli Dawid Furch i Agnieszka Mleczko, których na co dzień można usłyszeć na antenie Radia Rekord. Norbi, czyli wokalista, osobowość telewizyjna i przede wszystkim prezenter Radia Rekord, był jednym z trójki jurorów na pierwszym castingu 8. edycji Co za talent. Poza nim występy uczestników oceniały Dorota Okulska, tancerka i choreografka z DDC Doris Dance Crew oraz Julia Ziętek, wokalistka i finalistka Co za talent z roku 2017. I powiem Ci jedną rzecz. Poziom na naszym konkursie tak odbiegając od komiksu. Genialny. Wiem, że nie powinno się jeść i mówić, bo nie mówi się z pełną buzią. To nie eleganckie. Teoretycznie tak, ale w takiej sytuacji... Ale w stresie człowiek zagryza zawsze coś, prawda? Więc poziom na naszym Co za talent, czy też Co za talencie nawet można powiedzieć. Co za talencie. Bez talencie, Co za talencie. Jest genialny. Kolejny casting odbędzie się w środę 20 października od 14 do 18 w studiu PS Video Merc, który mieści się w Radomiu przy ulicy Maratońskiej. W konkursie Co za talent uczestnicy walczą o miejsce w wielkim finale, który odbędzie się 18 grudnia. Na scenie w Zespole Szkół Muzycznych zaprezentuje się 12 najlepszych, którzy przebrną przez gęste sito eliminacji i półfinałową batalię. Część finalistów wybierze jury, a część dostanie się do finału dzięki głosom publiczności. Agnieszka Mleczko, dziękuję bardzo i zapraszam na pogodę.